Dobra, to zobaczmy, co mam zapisane w tym swoim iDiary. 23 lipca. Okej. Wczoraj przeczytałam książkę, która miała tytuł, o ironio, wczoraj właśnie, a napisała ją Felicja Japp. Po przeczytaniu jej miałam od razu zasiąść do napisania recenzji o niej oraz nagrania filmu. Jednak było krótko przed 23, a z pewnością przez godzinę bym się nie wyrobiła. Postanowiłam zatem zapisać ważniejsze rzeczy na iDiary, by kolejnego dnia opowiedzieć widzom wszystko, co chciałabym powiedzieć. W końcu jestem monoską i moja pamięć sięga jednego dnia, a ja pewnie czytam tę notatkę dwa dni później. Czyżby się zgadzało? No widzisz, jak dobrze znasz samą siebie. Może zacznijmy od początku. Przede wszystkim książkę otrzymałam dzięki współpracy z grupą wydawniczą Foxal, za co bardzo chcę podziękować, gdyż była to przednia lektura. Podkreślić również pragnę, że będzie to recenzja książki przedpremierowej, gdyż ta swoją premierę będzie mieć 2 sierpnia. O czym zaś była ta książka, która tak bardzo mi się podobała? Głównymi bohaterami są Clary, monoska, tak jak ja, która ma męża Marka, Duosa, pisarza i przyszłego polityka. Różnica między nimi polega na tym, że Clary jako monoska pamięta tylko wydarzenia sprzed jednego dnia, a Mark jako Duos wie, co działo się w przeciągu 2 poprzednich dni. Aby pamiętać cokolwiek, co działo się wcześniej, każdy zapisuje swoje wspomnienia w dzienniku, który właśnie trzymam. Ma on swoją nazwę, a mianowicie iDiary. Jest jeden mały haczyk. Tyle, ile zapiszemy i w zależności, co tam zapiszemy, to wierzymy, że taka właśnie jest prawda. Teraz tak naprawdę nie wiem, czy to, co czytam, jest prawdą, czy może to sobie zmyśliłam, ale jako, że nie mam innego źródła dowodu na to, że było inaczej, wierzę w to, co mam przedstawione w dzienniku. Wracając. Historia rozkręca się, kiedy nurt rzeki Kam wyrzuca na brzeg ciało kobiety, a wszystkie tropy prowadzą do Marka. Teraz pytanie, co łączyło tę dwójkę, że to właśnie w pierwszej kolejności do drzwi małżeństwa puka nadkomisarz Hans? Przeczytałam tylko tyle, że łączyła ich wspólna, bliższa więź. Czyli co? Pewnie jakiś romansik na boku sobie pisarz urządził, a żona niczego nieświadoma właśnie dowiaduje się, że jej świat się rozpada. Zarówno ona, jak i nadkomisarz będą dociekać prawdy. Kim była ta kobieta? Kim była dla Marka? Jak zginęła? Ważnym elementem w procesie dochodzenia będzie dziennik iDiary. Jako, że każdy obywatel miał poniekąd obowiązek zapisywać swoje wspomnienia, to zapewne ofiara również takowy posiadała. No i okazuje się, że w jego posiadaniu jest Hans. Wiele dowiedziałam się z samego dziennika. Nadkomisarz zaś, idąc śladami opisanymi w iDiary, również dojdzie do pewnych spostrzeżeń. Nie wiedzieć czemu ofiara, która swoją drogą miała imię Sophie, zapisywała wiele rzeczy na temat Clary oraz Marka. Dlaczego Marka to byłam w stanie zrozumieć, ale Clary? Co ta kobieta jej zawiniła? Okazuje się, że historia jest bardziej skomplikowana. Dowiedziałam się wielu interesujących rzeczy na temat pisarza, jego żony, jak i samej Sophie. Ta ostatnia naprawdę miała barwne życie, a raczej nieusiane różami, co w wyniku końcowym doprowadziło ją nawet do zakładu psychiatrycznego. Książka była zaskakująca. Nawet sam nadkomisarz Hans nie był święty i ukrywał przed wszystkimi pewien istotny fakt i chociaż wiem, że zapomnę jaki, to nie mogę o nim wspomnieć, by przedstawiając tę recenzję nikomu nie zaspoilerować fajnych smaczków w tej pozycji. Bohaterowie w większości mieli ze sobą jakiś związek i wszystko było ze sobą świetnie połączone, pomimo że skomplikowane. Ale! Znalazłam coś, co dla bardziej dociekliwych byłoby przysłowiową drazgą w oku. Otóż, wszystko ładnie, pięknie. Autorka przedstawia mi świat, w którym żyją jedynie monosi i duosi. Takich ludzi pamiętających wszystko w ogóle nie ma. Społeczność pisze wszystko w swoim iDiary, by niczego nie zapomnieć. Jednak, jeśli codziennie lub co 2 dni muszą pisać, co się działo, to dlaczego wiedzą, jak mają na imię? Gdzie pracują? Czym się zajmują? Dlaczego to pamiętają i mają tego świadomość, a nie mogą sobie przypomnieć, co jedli poprzedniego dnia? Tutaj jest troszkę niedopracowania, gdyż jedno wyklucza drugie. Niby są te osoby, które o zgrozo nie pamiętają niczego, jednak podstawowe rzeczy podchodzące pod RODO są im dobrze znane. Zauważyłam, że odpowiedzią może być takie hasło klucz, które brzmi fakt.
I doskonale zdaję sobie z tego sprawę, gdyż sama jestem monoską i informacje należące do faktów zapamiętuję na całe życie, bez potrzeby zapisywania ich gdziekolwiek. To coś w rodzaju bazy danych, taki dysk, w którym umieszczam bardzo ważne rzeczy, typu imię, nazwisko, adres zamieszkania. Muszę wpierw sobie przyswoić te informacje i zaznaczyć, że są one faktem. Kiedy będę opowiadać o tej książce widzom, podpowiem im, że przy czytaniu tej pozycji znajdą w tekście, zazwyczaj, bo nie mówię, że zawsze, znajdą w tekście słowo fakt, a po nim będzie kilka wypunktowanych rzeczy. Niby to daje już wytłumaczenie, dlaczego niektóre rzeczy się pamięta, a innych nie, no ale jednak jakoś tak gryzło mi się to ze sobą. Podsumowując, książka bardzo mi się spodobała i byłam mega wciągnięta i nie mogłam się od niej oderwać. Nawet w pracy podczas przerwy wciągałam nosem kilka stron, byleby czytać i dowiadywać się, jak to wszystko się potoczy. Bardzo ją polecam i ciekawa jestem, czy autorka będzie pisać jakąś kontynuację. Zakończenie było jakby takie otwarte. Przeczytałam, co tak naprawdę stało się Sophie i okazuje się, że dziewczyna poszła do jednego gościa, który miał jej zrobić operację.